Chciałbym przedstawić swój punkt widzenia na pewne sprawy, biorąc pod uwagę wielce ograniczoną wiedzę w temacie. Film ma jedynie zachęcić ludzi do określonych spostrzeżeń, a już przede wszystkim do samodzielnego myślenia i samodzielnego obserwowania rzeczywistości. Według mnie, a mogę się mylić, wiele pytań na temat świata fizycznego pozostaje bez odpowiedzi. Film ma na celu wypowiedzenie świadectwa o swojej opinii. Na temat świata widzialnego i jego powiązań z wiarą chrześcijańską. W żadnej mierze nie zamierzam zajmować się szerzej danymi zagadnieniami. Jeżeli chciałbyś mnie poprawić w wypowiadanym temacie, zostaw komentarz. Na pewno się do niego odniosę. W momencie, w którym nagrywam film, Większość ludzi uznaje, że świat się zmienia i zachwyca się rzeczami nowymi, o których nikt wcześniej nie słyszał. Chciałbym jednak widzu, abyś zastanowił się nad rzeczami dawnymi i w jaki sposób niezmienne prawa przyrody są w stanie pokazać nam świadectwo autentyczności wydarzeń z przeszłości. Film jest efektem moich przemyśleń na temat słów Piotra odnośnie tego, że stworzenie daje świadectwo o Bogu. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości, ponieważ. To, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To, bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby byli oni bez wymówki. Mam nadzieję, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł, i moje przemyślenia są w miarę odkrywcze. Chcę opisać dwa wydarzenia biblijne, które wydają się być potwierdzone przez nowoczesne obserwacje naukowe: że gdyby takie wydarzenia miały miejsce, to z dużą dozą prawdopodobieństwa wyglądałyby w ten właśnie sposób. Są to wydarzenia zesłania Ducha Świętego na uczniów Chrystusa i to, w jaki sposób zostało to wydarzenie opisane przez świadków a także namaszczenie Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i to, w jaki sposób świadkowie widzieli owe wydarzenie. Dlaczego świadek wydarzeń, prawa naturalne, są świadkiem, na którym można polegać? Uważam, że niepoważnym jest zakładać, że Izraelici mieli wiedzę na temat tego, czym jest plazma, czym jest elektromagnetyzm, czym jest magnetyzm, czym jest balistyka, czy też magnes. Dlatego, że o tym nie widzieli, nie mogli manipulować opowieścią tak, aby była ona jak najbardziej wiarygodna. Dzieje Apostolskie 2.2 Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Po pierwsze, należy zadać sobie pytanie: czy możemy w obecnych czasach wyjaśnić w sposób trafny to, że powietrze nabiera świetlistych kształtów, które stają się widoczne? Tak, nazywa się to plazmą. Wystarczy jedynie najonizować dane powietrze. Uważam, wbrew temu, co twierdzą niektórzy teiści i ateiści, że Bóg działa na rzeczywistość w sposób zgodny z własnymi prawami. Nie twierdzę, że nie może on ich naginać. Tego nie wiem. To, co twierdzę, to fakt, że danych praw zdecydowanie nie znamy w pełni. Wiemy natomiast co nieco na temat elektromagnetyzmu i jego drodze rozchodzenia się. Mianowicie podróżuje on przez długie odcinki, w zależności od częstotliwości, poprzez dwie skręcone spirale, zupełnie jak ma to miejsce w DNA. Wpisuje się to idealnie w opis wylania Ducha Świętego. Jeżeli wylałoby się informacje, a elektromagnetyczne częstotliwości są właśnie informacją, co możemy zauważyć w wyglądzie nici DNA, to zachowa się to cokolwiek, co jest wylewane, jak wszystko inne, co jest wylewane z góry i wygląda jak języki ognia. Zobaczmy, jaki kształt przybiera woda. Jak widzimy naturalnie i każdy może zaobserwować na własne oczy, jeżeli strumień wody jest równy, to prędzej czy później przybierze on wygląd podwójnej spirali. Dlaczego? To dobre pytanie. Pociski, także gdy chcą poruszać się po linii prostej, muszą stosować się do tego prawa, są niejako do tego zmuszone. Dlatego producenci pocisków, jakichkolwiek, starają się imitować to Boże prawo, które zmusza obiekty do trzymania się linii prostej. Czymkolwiek by było to prawo, nie uważam, albo przynajmniej ja o tym nie wiem, by ludzie mieli w 100% przekonujące wyjaśnienie, dlaczego tak się rzeczy mają. W każdym bądź razie, uczniowie widzieli zakrzywione linie kierownicze, jak języki ognia jak ze wszystkim, co jest w locie i to coś było widoczne ze względu na jonizację powietrza. Na dodatek słyszany był huk, co mogłoby świadczyć, że powstała kompresja zjonizowanego powietrza, tworząca tzw. soniczne wiatry. Skąd ta kompresja? To tzw. ściśnięcie Z, ściśnięcie plazmy. Podobno są takie teorie, że w ten sposób tworzą się odnogi gałązek w trawach, krzakach i drzewach. Następuje kompresja plazmy, a komórki to przecież według składu chemicznego w większości woda w stanie plazmy, co powoduje, że pękają ściany łodygi, powodujące to, że roślina się niejako rozlewa i buduje nowe pędy. I jak to się ma do stwierdzenia, że jesteśmy jakby wszczepieni w jedną roślinę jako duchowy Izrael? Bajka? Czy ktoś zna jakiekolwiek bajki, które tak trafnie oddają, co mogłoby się wydarzyć w świecie przyrody widzialnej, gdy zadziała na nie niewidoczna, jonizująca elektromagnetyczna siła? Drugie wydarzenie, na które prawa naturalne, zgodnie ze słowami Piotra, dają świadectwo prawdziwości słów biblijnych, jest wygląd tego, co miało miejsce podczas chrztu Jezusa Chrystusa. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. I rozległ się głos z nieba. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, On i Ojciec stanowili jedno. Co byśmy zrobili, będąc wszechpotężni, a jednak mając poszanowanie względem praw naturalnych, które samemu się ustanowiło i chcielibyśmy wykazać jedność, jakby bycie w tym samym polu? Jakiej siły fizycznej byśmy użyli? Według mnie byłaby to wspólnota jednego pola magnetycznego. I tak właśnie z obserwacji tzw. płynu ferro wyglądałaby jonizacja powietrza podczas zbliżania się do siebie dwóch magnesów. Pole magnetyczne wychodzące z magnesu boskiego z góry wyglądałyby niczym zlatujący gołąb, co widać na załączonym obrazku. Mogłoby to wyglądać jak tutaj, gdy stworzenie plazmy mogło spowodować widoczność świetlną, jak ma to miejsce w płynie ferro. To znaczy, można by zauważyć pole magnetyczne i jego linie. Niczym zlatujący gołąb. Co nam to wszystko mówi? Być może nic, oprócz tego, że nauka zdecydowanie nie odrzuca możliwości zaistnienia opisywanej sytuacji, a właściwie to jedyne zadanie nauki mówienie, że coś być nie może. Tak więc osoba wierząca powinna spokojnie nie przyjmować się trolami ateistycznymi, które mówią, że są wielce krytycznymi osobami mającymi naukę po swojej stronie. Nie znam ani jednego przypadku, gdzie nauka powiedziałaby, że coś nie może mieć miejsca, co jest opisane w Biblii. Większość historii mitycznych pełna jest takich bzdurnych opisów, lecz nie Biblia. Tak więc, jeżeli ktoś powie Wam, że Wasza wiara jest nieracjonalna, jeżeli wierzycie w opowieść biblijną, to mu nie wierzcie.